Niedzielne popołudnie na olkuskim stadionie w dniu Olkusza minęło bardzo rodzinnie, tym bardziej gdy spacerowi towarzyszy muzyka na żywo. Wydaje się, że taka propozycja dniu Olkusza przypadła większości do gustu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że organizacja tutaj Dni Olkusza odbywa się na stadionie. Uważam, że to jest o wiele lepszy pomysł niż na rynku. Jest tutaj większa możliwość, żeby dzieci mogły spędzać wolny czas bardziej tak w takiej jakby w takiej zielonej jakby atmosferze. No jest, widać, że rodzinna jest atmosfera, dużo jest dzieci, dużo rodziców. Widziałem znajomych z pracy, gdzie tam całymi rodzinami przychodzili. Impreza się podobała, szczególnie oczywiście gwiazdy wieczoru wczorajszego, czyli Red Killers i Kora z zespołem. Jakby mówiąc stoisk, ale powiem tak, są różne karuzele, tylko że nie ma takich, na przykład jak był w zeszłym roku jakiś młot, takie czy takie różne. Coś dla starszych. No, tylko są dla małych dzieci. No fajnie jest, tłumów nie ma, ale ogólnie to fajnie jest. No. Koncert podobał mi się. Najlepiej to Kora wypadła. Bardzo dużo znajomych. Jest masa osób. Wszyscy. Drugi dzień wspólnego świętowania to przede wszystkim prezentacja artystycznych umiejętności młodych mieszkańców miasta. Na scenie mogliśmy oglądać uczniów ze szkół podstawowych w Osieku, Witeradowie, Braciejówce, szkół podstawowych 6 i 10 oraz gimnazjum nr 2 w Olkuszu. Muzyczny talent zaprezentowali młodzi artyści z ogniska muzycznego Żaczek. Nie mogło zabraknąć najbardziej utytułowanego olkuskiego zespołu ludowego. Pomorzanie i tym razem zaprezentowali część swojego bogatego dorobku. Zupełnie inny klimat panował podczas koncertu Fanfare. Młody zespół z Bochni grał przede wszystkim własne utwory, wpisujące się w nurt pop, rock and funky, ale nie brakowało też coverów znanych zespołów.
Kampanie Olkusza były też okazją do zaprezentowania się solistów śpiewających w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. W końcówce tegorocznych Dni Olkusza scena należała do znanego szczególnie w latach 80. rokowego zespołu L4 oraz ekstrawaganckiej formacji Pustki. Emilia Kotnie z Górka, przegląd Olkuski Live.